Koszula. To będzie dzisiaj bohater naszego odcinka, tak naprawdę jeden z elementów tej koszuli, czyli mankiet. Proszę zobaczyć, ten mankiet, który widzimy, nazywany jest mankietem francuskim albo mankietem podwójnym, no bo właśnie składa się jakby z takich dwóch części. Proszę sobie wyobrazić, że kiedyś te koszule były wykonywane z jedwabiu, czyli z materiału bardzo delikatnego i bardzo miękkiego. I gdyby ten jedwab był no właśnie pojedynczy, no to wtedy trudno by było sobie wyobrazić, że dobrze by spełniał swoją funkcję. Stąd też ktoś padł na pomysł, żeby fragment taki przedłużony właśnie tego rękawa koszuli jedwabnej odłożyć właśnie w ten sposób, założyć na siebie, uformować w taką fałdę i w ten sposób uzyskać tego typu rozwiązanie i formułę. Proszę Państwa, zatem kiedy już znamy odpowiedź na to pytanie, moglibyśmy zadać sobie inne. Na jakie okazje ubierać koszulę z mankietem zapinanym na spinki, a na jakie z mankietem zapinanym na guzik? To jest pytanie, które często pada na moich szkoleniach z dress code'u. Proszę Państwa, odpowiadam zawsze tak samo. Jeśli okazja jest bardzo uroczysta, wtedy wybierajmy bezwzględnie ten mankiet. No, oczywiście są takie uroczyste stroje jak frak czy smoking, które bezwzględnie wymagają mankietu zapinanego na spinki, ale jak sobie pomyślimy o tym w ten sposób, że kiedy wykonujemy takie funkcje reprezentacyjne, kiedy nasze zadanie polega na tym, żeby stać i dobrze wyglądać, to ta koszula będzie świetnie się do tego nadawać, prawda? Czyli na ślub. Idziemy jako goście na czyjś ślub. Idziemy na rozdanie dyplomów, na rozmowę kwalifikacyjną, prawda, do przyszłego pracodawcy. Jeśli idziemy na jakieś ważne rodzinne przyjęcie, no to wtedy taka koszula. Natomiast jeśli idziemy do pracy, jeśli my w tej pracy siedzimy przed komputerem i piszemy, albo piszemy piórem, no to wtedy trudno by sobie było wyobrazić funkcjonalność takiego mankietu, który co chwilę się podwija, odkształca, zawija, wkurza nas po prostu i w ten sposób mogłoby to doprowadzić do tego, że stracimy sympatię do tego skądinąd pięknego elementu naszej garderoby. I jeszcze jedna ważna rzecz. Proszę Państwa, jeśli wybieramy zegarek, którego koperta ma kolor srebrny, a taki właśnie srebrny zegarek na czarnym pasku to jest ten najbardziej podstawowy w męskiej szafie, w przypadku pana, który na co dzień chodzi w garniturze, to musimy pamiętać, żeby spinki do takiego mankietu również miały kolor srebrny. Proszę zobaczyć, zaprezentuję Państwu efekt, chociaż podejrzewam, że wszyscy już się tego domyślamy. O! Co Państwo na to? No pięknie pasuje, prawda? Jedno do drugiego, nie mamy żadnych wątpliwości. Co innego w sytuacji, gdybyśmy do srebrnego zegarka właśnie dopasowali spinki w kolorze złotym. Wtedy no, to będzie taki przypadek bajek o psie i kocie, prawda, które się gryzą. Proszę zobaczyć. No, nie na takim efekcie nam zależy. Proszę Państwa, diabeł tkwi w szczegółach. Elegancja również na tych szczegółach się opiera. Jeśli mężczyzna ma marynarkę, to spod rękawa marynarki te spinki najpewniej zazwyczaj nie będą wyglądać, ale jak się uchylą nieco i zobaczy to kobieta, prawda, która dostrzeże zgodność jednego i drugiego elementu, no to na pewno będzie tym zachwycona. Proszę Państwa, to samo kobiet zresztą dotyczy, że jeśli pierścionki na palcach są w kolorze złotym, to dobrze, żeby i zegarek w takim kolorze pojawił się na nadgarstku. Proszę Państwa, elegancja to jest pewna harmonia, a my harmonię lubimy. Lubimy u siebie nawzajem harmonię, lubimy ludzi harmonijnych, bo w ich towarzystwie czujemy się lepiej i spokojniej. I proszę Państwa, do tego chciałbym Państwa zachęcić. Poszukujmy tej harmonii. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym odcinku.